Cześć, jestem Łukasz, witajcie na kanale IT Hardware. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing tego właśnie zasilacza. Jest to FSP Vita GM o mocy 1000 W. Słuchajcie, zanim przejdziemy do rozpaczkowania, należy powiedzieć sobie kilka kwestii o specyfikacji tego zasilacza. Przede wszystkim mamy tutaj zasilacz w najnowszej specyfikacji Intela, czyli ATX 3.1, jak wspomniałem na początku. Są tutaj oczywiście plusy i minusy, nie będziemy na to dywagować, bo to jest za krótki materiał, żeby o tym tutaj wspominać. Natomiast kolejną rzeczą, która najbardziej mnie cieszy, jest tutaj poprawiony kabel, czyli którego protoplastą było 12V High Power. Mamy tutaj teraz złącze zgodne z PCI Express 5.1, czyli złącze 12V 2x6. Pin. Czym się różni? No, są delikatnie poprawione złącza, wydłużone, skrócone, dzięki czemu ta pewność połączenia powinna być lepsza, pewniejsza i nie powinno być tutaj kłopotów z błędnym podłączeniem, żeby karta graficzna nam tutaj się złącze przegrzewało i topiło. Kolejna sprawa, słuchajcie, bardzo kompaktowe rozmiary, 140 mm długości, w pełni modularne okablowanie, które w głównej mierze jest taśmowe. Druga sprawa, te okablowanie jest bardzo mięciutkie, bardzo przyjemne w układaniu, także to nie jest to, co oferuje nam CWT, że te kable są naprawdę bardzo sztywne. Niektóre 16 AVG są troszkę sztywniejsze, ale pozostałe kablowanie bardzo ładnie się formuje i to też jest plus tego zasilacza. No dobrze, zobaczmy zatem, jak to wygląda sam zasilacz. Sam zasilacz jest bardzo kompaktowy rozmiarów, jak wspomniałem, czyli ma wymiary 140-150x86 mm. Widzimy tutaj oczywiście pełną moc 1000 W mocy znamionowej, certyfikat 80 plus Gold. No i co najważniejsze, pełna moc jest dostępna na jednej szynie 12V. Od góry mamy grill. Oczywiście grill jest przetłoczeniem w blasze. Bardzo ładnie to wygląda, trzeba przyznać. Pod spodem mamy wentylator Yatelun 120 mm. Z boku mam przetłoczenie i sitodruk nadruczek malutki. Z tyłu zasilacza panel złączy modularnych, bardzo fajnie, dobrze opisany i oczywiście najważniejsze złącze 12V 2x6 pin w nowym standardzie PCI Express 5.1. Z przodu włącznik zasilania oraz gniazdo AC i dyskretny napisik, sitodrucik Power Never Ends. Ogólnie wygląd oceniam jako bardzo przyjemny. No cóż, mamy kilka ciekawostek z tego zasilacza. Przede wszystkim widzimy bardzo fajnie zaprojektowane wnętrze. Jak na zasilacz o rozmiarze 140 mm głębokości, czyli mamy tutaj do czynienia z bardzo kompaktową jednostką, w pełni modularną, to myślę, że 1000 W jak na taki zasilacz robi wrażenie. Druga sprawa, no, zasilacz nie oferuje półpasywnej pracy i to też może być dla niektórych mała wada, aczkolwiek jest to mały zasilacz i nie wszyscy producenci lubią się z tym zgadzać, żeby oferować tę półpasywną pracę dla żywotności zasilacza, który de facto ma 10 lat gwarancji, więc tutaj akurat ten minus plusem można powiedzieć, że jest na zero. Kolejna sprawa, słuchajcie, wnętrze i zastosowane komponenty. Tranzystory są jak najbardziej ok, mamy tam green powery, mamy to siby na dole. Oczywiście ciekawostką jest to, że nie ma tutaj termopada, który chłodzi te tranzystory od spodu na obudowę, czyli obudowa nie będzie się nam bardzo nagrzewała. Natomiast od góry na stronie lutowania mamy tutaj sporo kondensatorów, znaczy mamy też kondensatory japońskie, elektrolityczne Nippon Hemicon, natomiast tutaj zastosowano Elite, jeżeli chodzi na przysłonięcznym prostowniku, jeżeli chodzi o kondensatory polimerowe i ciekawostka, główny kondensator, japoński kondensator, natomiast nie jest to ten japoński z najwyższej półki i to trzeba mieć na uwadze, jest to Tioshin Kogyo, dokładnie jak on się nazywa i słuchajcie, jest to kondensator dobry, nie jest to zły, nie jest to najtańszy kondensator, jest to klasa takich kondensatorów Tipo 3 Elite. Do samej jakości zasilacza naprawdę nie mam żadnych uwag. Słuchajcie, tak warto sobie teraz podsumować to, co widzieliśmy. Przede wszystkim jest to bardzo niewielka jednostka, 140 mm, jednostka z certyfikatem 80 plus Gold, w specyfikacji ATX 3.1 z nowym poprawionym złączem PCI Express
5.1, czyli 12 V 2 razy 6 pinów. Ma to swoje plusy i minusy, oczywiście nie będziemy tutaj też rozkminiać, co jest lepsze, czy ATX 3.0, czy ATX 3.1. Na pewno złącze do zasilania kart graficznych jest lepszym rozwiązaniem w tym modelu niż te poprzednie 12 V High Power. Kolejna rzecz, którą warto poruszyć, jakość zasilacza w środku. Jakość zasilacza w środku, jak widzieliście, producent oferuje naprawdę bardzo ciekawą konstrukcję. Jest to oczywiście półmostkowa konstrukcja w topologii DC-DC, synchroniczny prostownik i układ rezonansowy, który podnosi nam oczywiście sprawność całej jednostki. I przede wszystkim, słuchajcie, jest to jedna kwestia, czyli kwestia jakości użytych podzespołów elektronicznych. Jak wspomniałem na początku, zasilacz jest bardzo dobrze wyceniony, czyli jest to cena 550 zł, jest to pułap jednostek 850 W od konkurencji, czyli jest tu gdzieś jakiś haczyk? No jest i nie ma. Główną taką niezgodnością, może takim chwytem marketingowym jest tutaj główny kondensator, który producent chwali się, że jest japoński. I to jest racja, jest to japoński kondensator Tyoshin Kogyo, natomiast nie jest to ta półka, o której wszyscy myślą, jak słyszą, że to jest japoński kondensator. To nie jest Panasonic, to nie jest Rubicon, to nie jest Nihikon, czy tam Hitachi i tak dalej, czy Nihon, czy Hemikone, tak? To jest półka cenowa, półka jakościowa, bardziej bym powiedział, Tipo czy Elite. To jest dobry kondensator, ale to jednak to nie jest ten Japończyk. To trzeba o tym wiedzieć. Czy jest coś złego? Oczywiście, że nie, bo to dobry kondensator, nie jest to jakiś prosty, najtańszy Chińczyk. Jakości innych kondensatorów, mamy tam Elite polimerowe i też mamy kilka elektrolitycznych Nippon Hemikon japońskich na stronie wtórnej w sekcji synchronicznego prostownika 12 V. Ponadto jakość innych komponentów jak MOSFETy, czyli Toshiba na stronie wtórnej w synchronicznym prostowniku, czy Green Power w APFC, jak najbardziej to są dobre tranzystory, dobre MOSFETy, tutaj nie można się niczego przyczepić, także ten zasilacz naprawdę będzie żył i służył nam bardzo długo. Jakościowo ogólnie oceniam, że to jest dobry zasilacz, nie ma się tutaj czego przyczepiać. Be Quiet też w swoim Pure Power 12M oferuje 10 lat gwarancji, tak jak i FSP Vita GM, i oferuje tam troszkę kondensatory z tej średniej półki, czyli Elite i Tipo, więc nic tutaj złego nie widzę. Zasilacz będzie fajnie służył, no a to 10 lat gwarancji jednak chyba też Was przekonuje. No i ta cena 550 zł za 1000 W w nowej specyfikacji ATX 3.1. Także słuchajcie, jak materiał się podoba, to oczywiście łapeczka w górę. Nie zapomnij też o subiku i dzwoneczku, żeby nie ominęły Cię materiały, czy tam moje, czy moich kolegów z portalu IT Hardware. No i nie zapomnij też wpaść na mój kanał Sierantech, tutaj gdzieś będzie linczek na górze. No i co, zostawiam Wam sekcję komentarzy do dyspozycji, bo ciekaw jestem, co Wy sądzicie o tym maleństwie od FSP, bo według mnie jest to bardzo ciekawa propozycja. Na razie, cześć.